Dobry, Bóg jest dobry. Chrześcijaństwo wierzy, że to Bóg zgromadza naród żydowski. To w takim razie Bóg chrześcijaństwa musi być niesprawiedliwym schizofrenikiem, bo ukarał śmiercią nieposłusznych po wyjściu z Egiptu. Nawet Mojżeszowi odmówił ziemi obiecanej. Tymczasem teraz wprowadza do ziemi, miałby wprowadzać do ziemi obiecanej kompletnych bluźnierców, heretyków uwikłanych w patologiczny kult rabinów, talmudystów, ludzi, którzy nienawidzą jego syna. Chrześcijaństwo głupia. Według Biblii wprowadzenie do ziemi obiecanej było nagrodą. Była obietnica, którą Bóg dał Abrahamowi i tylko ludzie, którzy mieli serca, które się podobały Bogu, mogli przebywać w ziemi obiecanej. W nagrodę za co Jahwe miałby wprowadzać sektę talmudystów do ziemi obiecanej jego synowi? Ciekaw jestem, co Marek Czesiłka na to powie. Bardzo proszę, abyście, kochani ludzie, kierowali to wideo, jeśli się da, właśnie do Marka Czesiłki i innych prosyjonistycznych pastorów, bo ja jestem zablokowany przez Marka Czesiłkę, bo on nie lubi, jak się go krytykuje. Bo go pytałem, dlaczego tak ostro propagował, zachęcał ludzi do brania szczypawy w łapę, w ramię od szczypawki Billa Gatesa. Oj się, biedny się chyba obraził na mnie. I właśnie to pokazuje głupotę chrześcijaństwa. To podejście do synagogi szatana, według mnie. To jest, oto objawia głupotę i zwiedzenie chrześcijaństwa. Bóg sprawiedliwy, który dotrzymuje swoich obietnic, swego słowa, nigdy nie pozwoliłby, ażeby odstępczy Izrael przebywał w ziemi obiecanej. Jeżeli było odstępstwo, on to karał surowo i wypędzał naród z ziemi obiecanej. Oczywiście naród żydowski to jest ściema, to nie jest żaden naród, jest to sekta religijna. Są to prozelici, pogańscy prozelici faryzeizmu. To jest to, o czym Jahusza, Jezus Chrystus mówił, że oni obchodzą cały świat, faryzeusze, aby pozyskać jednego wyznawcę, czynią go potem po dwakroć synami piekła. I tu wychodzi tak, że Marek Czesiłka oraz reszta zwiedzionego chrześcijaństwa, na całym świecie tak jest, bije brawo tym podwójnym synom diabła, tej patologicznej religii talmudycznej, która uważa swoich wyznawców za jakiś naród. Bardzo proszę, żebyście podesłali to wideo do Marka Czesiłki, jeśli możecie, oraz do innych prosjonistycznych, ślepych przewodników ślepych. Halleluja. Poznacie prawdę, poznamy prawdę, prawda nas wyswobodzi. Prawda nas wyzwoli. Poznawanie prawdy czasem ludzi boli. Zwłaszcza tych, którzy lekko podeszli do kwestii, kontrowersyjnych kwestii w Słowie Bożym. Nie kopali głęboko, aby założyć fundament swojej wiary, swoich przekonań na skalę, którą jest rzetelne, głębokie objawienie Syna Bożego, Słowa Bożego, ale założyli swój fundament na piasku. No i teraz mają problem. Halleluja. Ale Bóg jest dobry i ta przypowieść o synu marnotrawnym, tak, Bóg do przebacza, jest dobrym Bogiem, cierpliwym Bogiem, ale nie znosi kłamstwa, nie znosi hipokryzji, nie znosi obłudy. Że trzeba odwrócić się od zła, odwrócić się od kłamstwa, demaskować oszustów, kłamców, synagogę szatana i mówić prawdę Ewangelii restauracji Izraela, bo tym jest Ewangelia biblijna, jest to Ewangelia restauracji ducha ludzkiego w obrębie Bożego Izraela, wszczepienie w drzewo oliwne, czyli w Izrael. Jak jesteś wszczepiony w Izrael, to stajesz się częścią Izraela. Halleluja. Proste to jest. Nie jest to skomplikowane, tak? Halleluja. Bardzo proszę jeszcze raz, podeślijcie to do Marka Czesiłki, tego pastora z Warszawy. I niech się zastanowi nad tym, co robi. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnych materiałach. Pozdrowienia od Michała.